Witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj z racji tego, że mamy taką sytuację jaką mamy, polecam zostań w domu, nie wychodź, jak masz blisko do warsztatu, zapraszam. Jeżeli nie masz warsztatu, nie masz w jakiś sposób spędzać czasu, no nic lepszego nie mogło Cię trafić tutaj na moim kanale. Postaram się Wam dzisiaj uprzyjemnić kilka chwil moim ględzeniem w tematach Majsterkowicza. A o czym dzisiaj będę Wam opowiadał? Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić mój pomysł, w jaki sposób można zrobić bardzo prostą pompę próżniową do odsysania pęcherzyków powietrza z żywicy epoksydowej. Na czym miałoby to polegać? Jeżeli masz warsztat, taki malutki, majsterkowiczowski, nawet jeżeli tego warsztatu nie masz i takie żywice sobie robisz w domu, powinieneś sobie dać radę z tym, co ja chciałbym Wam dzisiaj przedstawić. Nie będzie to trudne do zrobienia. I co będziemy potrzebowali? Odkurzacz amatorski, przemysłowy, troszkę większy, więc macie wszystko. No chyba, że ktoś ma taki odkurzacz. No to wtedy sorry, ale takim odkurzaczem nie da się tego zrobić i musicie sobie tutaj już poradzić w troszkę inny sposób. Oprócz tego będziemy potrzebowali kawałek pleksy i jeszcze będziemy potrzebowali pistolet i klej na gorąco. Biorę się za robotę, a Wy rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, przed telewizorem, na wersaleczkach. Jedziemy z tym koksem. Ja zacznę od docięcia do tej formatki. To jest akurat nie formatka, którą znalazłem. I zacznę od docięcia czterech ścianek, które pozwolą mi na stworzenie pudełka. I tutaj tego już nie będę ruszał. Muszę sobie tylko zmierzyć dwa boki dłuższe, dwa boki krótsze, skrócone o grubość pleksy z tego paska. I później to całe skleję, ale zanim to skleję, to jeszcze w którymś miejscu będę musiał zmierzyć otwór, średnicę, którą będę musiał wywiercić w samej pleksie. Także zapraszam. Dwa dłuższe paski dla formatki, która ma być tak zwanym dachem dla całego pudełka, mogą być spokojnie dłuższe. Dlaczego? Dlatego, żeby później nie robić sobie problemu z klejeniem całej pleksy do tak zwanej kupy. Także ja mam tutaj te formatki delikatnie dłuższe od długości tego dachu. I teraz tak, najpierw dotknę sobie te dwa dłuższe, a później te elementy krótsze. Najważniejsze, okularki, jakieś ochronniki słuchu. I jedziemy. Tak, i teraz muszę dociąć te dwa krótsze. Tylko już tutaj zauważyłem, że mam małego bubla ze względu na to, że to jest jakiś pasek odpadowy i on tutaj nie jest taki sam wysoki. Dlatego wszystkie cztery będę musiał skrócić na tą samą wysokość, żeby później te cztery ścianki, które będą mi stały w pionie, żeby one wszystkie były takie same. Także ja sobie wytnę jeszcze teraz dwa krótsze i później wszystkie skrócę na tą samą wysokość. Ja cztery ściany już mam docięte, mam je wyrównane. Nie pokazywałem Wam tego na kamerze, bo w zasadzie szkoda zawracać gitarę. Każdy sobie będzie potrafił raczej skrócić. Jedynie co, jeżeli używacie do tego docięcia piły stołowej, tak jak w moim przypadku, pomyliłem tarczę
Pomyliłem tarczę i zamiast wziąć tarczę o bardzo dużej ilości zębów, mam taką 80 zębów, ona by mi idealnie docięła bez żadnego wyszarpania. Założyłem oryginalną tarczę do cięcia z Evolution, tą wielofunkcyjną. Ona tnie, ale jest dużo niedoskonałości, choćby ze względu na małą ilość zębów. No i tutaj mamy takie niedoskonałości. Tu jest nawet wyszczerbione z tej strony, ale to nie szkodzi. Ja sobie to uzupełnię tak na dobrą sprawę klejem na gorąco, który de facto już mi się tutaj grzeje. A ja w tym czasie, jak mi się tutaj klej grzeje, idę sobie wyciąć te kółeczko i zaraz wrócę. Ok, to teraz taki mały przerywnik. Co oznacza słowo Eisenzyga? Odpowiedź dostaniecie w którejś tam części filmu, w dalszej części filmu, także oglądajcie. A my tutaj teraz mam już wycięte kółeczko. Jest widać, jest ładnie widać, tylko to jest wycięte za pomocą piły włosowej i powiem Wam szczerze, że ona tak docinała, a z drugiej strony od razu mi zaklejała to z powrotem, także muszę teraz znaleźć sposób, żeby to, o, udało się, tadam. Dobra, teraz wezmę tylko trochę papieru. Ale zanim wezmę papier, to zobaczę, czy czasami ten otwór nie jest wystarczająco szeroki o odpowiedniej średnicy pod właśnie rurę z odkurzacza. Okay. Mam rurę z odkurzacza. O, patrzcie. Idealnie. Także nawet nie będę tego szlifował, ze względu na to, że nie ma naprawdę potrzeby. Ciasno wchodzi, więc bierzemy się za klejenie ścianek. Ogólnie rzecz biorąc, pudełko robiłbym tylko z jedną ścianką z pleksy, ale na potrzeby tego filmu robię to w 100% z pleksy, żeby później była możliwość podglądu aparatem, w jakim stopniu i czy to w ogóle działa. Uwierzcie, musicie mi uwierzyć na słowo. To jest prototyp, którego tak na dobrą sprawę nawet ja nie sprawdziłem. Dlatego tutaj razem ze mną będziecie się zastanawiali, czy to aby na pewno zadziała. Ja mam taką nadzieję, że uda się mi zrobić w domowych warunkach, czy tam takich moich warsztatowych warunkach właśnie takie urządzenie. Dobra, bierzemy się dalej za klejenie. Ja mam tutaj złożone już te moje pudełko i teraz pozostaje przeprowadzić test. Ale zanim przeprowadzę test, chciałbym Wam pokazać, że te pudełko, taka konstrukcja może służyć nie tylko do tego. Może służyć również do czegoś innego. Nie mam pojęcia do czego, ale bardzo mi się spodobała ta zabawka. Wyszła dosyć szczelnie. Mam nadzieję, że będzie widać. Zobaczcie, jaki jest efekt. Teraz tak. Tak, jedną ręką podnoszę. Nie ma najmniejszego problemu. Odkurzacz mam na najmniejszej mocy ssania. Więc załączę odkurzacz. Aha, tu mam jeszcze otwarty przepływ tak zwanego lewego powietrza, żeby się za mocno nie przyssało. Załączę odkurzacz i zobaczcie, co się dzieje. Można oderwać.
wyłączyłem teraz odkurzacz i jak sami widzicie, tutaj ta ścianka teraz jest prosta, a jak załączę odkurzacz, to te ścianki aż wsysa do środka, dlatego może warto by było wzmocnić tutaj te ścianki, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale zobaczcie. Ścianki się wyprostowały. Także ssa nie ma, poważne. Dobra, zobaczmy może teraz taką sprawę, jak włożę pusty kieliszek. Ja najczęściej, gdzie robię właśnie jakieś tam żywice, to korzystam z takich malutkich kieliszków, jeżeli chodzi o mieszanie żywicy. Może ustawię ten aparat tutaj, żeby było widać, i włożę pusty kieliszek. O. Jak sami widzieliście, muszę coś z tym zrobić, żeby ten kieliszek mi tak nie latał. Tylko tak właśnie się teraz zastanawiam, co miałbym z tym zrobić. Dobra, to zrobimy tak. Taka wersja. Ja rozrobię teraz w kieliszku żywicy. Zrobię w niej dużo bąbelków i zobaczymy, czy ta koncepcja będzie działała. Jeżeli będzie działała, to w komentarzu chciałbym, żebyście mi podpowiedzieli, bo ja też nie wszystko wiem. Chciałbym, żebyście mi podpowiedzieli, w jaki sposób wybrnąć teraz z tej sytuacji, żebym nie wciągnął przez przypadek tego kieliszka do odkurzacza. No bo jak wciągnę, to kurde, wy wiecie, ile to czyszczenia będzie? Dobra, to lecimy dalej z koksem.
dobra, a w jaki sposób odkleić teraz cały klej na gorąco? Nie trzeba się naprawdę mordować z jakimiś nożami, nie z nożami, bo to jest w zasadzie bez sensu. Skoro klej raz się nagrzał, to drugi raz też się nagrzeje, więc wystarczy go podgrzać i odejdzie bardzo delikatnie. Efekt klaru jest, nie będę tego pił, to żeby nie było, że mnie gdzieś algorytm z YouTube'a wyłapie, że ja wódkę piję, to nie wódka, tylko żywica. Żywica epoksydowa. Tak. Także cóż, wydaje mi się, że przy odrobinie zaangażowania, troszkę większego niż tutaj, bo tutaj naprawdę to była tylko taka mocno wersja robocza. Trzeba przyjąć, że im mniejszy odkurzacz, im słabszy odkurzacz, tym efekt będzie słabszy. Można tutaj spokojnie się pokusić o takie stwierdzenie, że jeżeli podgrzejemy żywicę w bezpieczny sposób do temperatury, w zasadzie nawet nie wiem jakiej, taki jak podgrzewam, to podgrzewam tak, żeby ten kieliszek i zawartość była ciepła. Jeżeli ją podgrzejemy, to w tym momencie ta żywica nam będzie szybciej oddawała bąbelki powietrza na zewnątrz. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz. Nie wiem, czy to tutaj jest opisane. Jeżeli nie tutaj, to gdzieś w karcie specyfikacyjnej. To jest Epidiam 652. Wiem, że są jeszcze różne gęstości żywicy, dlatego im gęstsza będzie żywica, tym ten efekt będzie wolniejszy i w tym momencie no, trudniej nam się będzie z tym wszystkim pracowało i te bąbelki będą słabiej wychodziły. Najważniejsze jest to, żeby w czasie mieszania z tych bąbelków zrobić jak najmniej. Wtedy efekty będą jak najbardziej zadowalające. Te wszystkie pompy próżniowe, o których pewnie będziecie w komentarzach mówili, te wszystkie pompy to są urządzenia bardzo drogie. Dla zrobienia kilku ozdób, bardzo często też i niezarobkowo, bardzo często tylko dlatego, żeby zrobić przyjemność, czy to swojej małżonce, czy z tego, co dziewczyny również robią żywice, dla siebie, dla koleżanki. No, sorry, ale nie kupię przecież tej pompy próżniowej za kilkaset złotych, a nie każdy będzie potrafił sobie zrobić coś bardziej profesjonalnego. A takie pudełko może nie jednej osobie uratuje, że tak powiem, 4 litery. Dobra, koniec tego pitolenia, kochani moi. Zostańcie w domu, bawcie się dobrze, zajmijcie się choćby oglądaniem YouTube'ów na YouTubach, tylko nie oglądamy tego, co jest na karcie, bo na karcie to są ludzie, kochani, jakie tam są pierdoły. O kurwa! Oglądajcie nasze kanały. Opisy do różnych grup są pod naszymi, pod tym filmem. Zapraszam również do zakładki społeczność, gdzie się wypowiadamy w różne tematy. Jest szybszy kontakt czasami. Oprócz tego, polecam, to chyba koronawirus, ludzie. Żartuję, ja siedzę w domu, nigdzie nie wychodzę. Dobra, ta zakładka społeczność, tam gadamy sobie, rozmawiamy, wszystko ładnie, pięknie. Bez pitolenia, Olo76, ara.